29 sierpnia wspominamy błogosławionego Dominika Jędrzejewskiego, prezbitera i męczennika. Dominik urodził się 4 sierpnia 1886 roku w Kowalu na Kujawach. Był najmłodszym spośród 6 dzieci. Uczył się najpierw w szkole powszechnej w Kowalu, a potem indywidualnie w domu brata mieszkającego w Działoszynie w guberni kaliskiej. W 1902 roku wstąpił do seminarium nauczycielskiego w Łęczycy, ale musiał przerwać naukę w związku ze strajkiem szkolnym w 1905 roku. Powrócił wówczas na rok do domu rodzinnego. W 1906 roku zdał egzamin gimnazjalny w Kaliszu i zaraz potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 18 czerwca 1911 roku przyjął święcenie kapłańskie. Swoją pracę rozpoczął od posady wikariusza, najpierw w parafii świętej Małgorzaty w Zadzimiu koło Sieradza, a od 1912 roku w parafii świętego Jana Chrzciciela w Poczesnej. Po czym został kapelanem więziennym w latach 1917-20, będąc jednocześnie wikariuszem w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaliszu, a następnie został prefektem gimnazjum męskiego imienia Tadeusza Kościuszki i gimnazjum żeńskiego imienia Królowej Jadwigi w Turku. Urząd wikariusza traktował bardzo poważnie. Oprócz działalności ściśle religijnej, prowadził działalność charytatywną, społeczną i oświatową. Był członkiem zarządu powiatowego Czerwonego Krzyża, Komisji Rewizyjnej Powiatowego Komitetu Rady Obrony Państwa, Towarzystwa Szkolnego, Koła Przyjaciół Harcerstwa, wiceprezesem Koła Polskiej Macierzy Szkolnej i sekretarzem zarządu Towarzystwa Dobroczynności. W 1921 roku został przewodniczącym Powiatowego Komitetu Odbudowy Wawelu, przyczyniając się do zbiórki znacznych kwot na ten cel. W 1925 roku z powodu pogarszającego się stanu zdrowia odszedł na własną prośbę do małej wiejskiej parafii świętej Marii Magdaleny w Kochaninie. 2 lata później musiał poddać się ciężkiej operacji nerek w Kaliszu. Operacja się powiodła i w 1928 roku został mianowany proboszczem w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Gosławicach koło Konina. Po wybuchu II wojny światowej Gosławice znalazły się w kraju Warty, przyłączonym bezpośrednio do III Rzeszy Niemieckiej. Rozpoczęły się prześladowania, w szczególności elit polskich, a wśród nich kapłanów. 26 sierpnia 1940 roku ksiądz Dominik został zatrzymany i trafił do obozu przejściowego w Szczeglinie, gdzie więźniów przetrzymywano w stajniach i oborach. Tam po raz pierwszy miał możliwość uratowania się, ale nie skorzystał z propozycji ucieczki. 3 dni później zawieziono go, jak setki innych polskich kapłanów, do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen i zarejestrowano go jako numer 29935. Ostatnim etapem jego życia okazał się obóz w Dachau, gdzie trafił 14 grudnia 1940 roku w masowym transporcie polskich kapłanów jako więzień numer 22813. Pracował przy kopaniu łąk na plantacjach. Z powodu wątłego zdrowia fizycznie był stale wyczerpany, ale nigdy nie narzekał, nie skarżył się na swój los. Skupiał wokół siebie młodzież, duchową i świecką. Opowiadał o pracy duszpasterskiej, na chwilę chociażby odrywając od brutalnej rzeczywistości. W 1942 roku nie był już w stanie chodzić o własnych siłach. Pomoc silniejszych kolegów, którzy nosili go na plecach do pracy, przyjmował z prostotą. Komendatura obozu zaproponowała mu wolność w zamian za zrzeczenie się kapłaństwa. Jednak odmówił, a już przygotowany dokument odsunął na bok. Zmarł z wycieńczenia i nieustannego głodu w czasie pracy 29 sierpnia 1942 roku. Jego ciało spalono w obozowym krematorium. Beatyfikowany został przez papieża świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Dominik aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.